Hejka wszystkim, witam Was w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj postanowiłam odżyć i mówię, a ogarnę się i coś w ogóle nagram. Nie wiem, co dzisiejszy dzień przyniesie tak naprawdę. Mam nadzieję, że coś fajnego. Za oknem całkiem fajna pogoda, więc uśmiech mi się pojawia na twarzy i mówię, a wezmę ten aparat i coś nagram. Także Was serdecznie zapraszam do oglądania. Tak, moje dziecko udaje, że śpi. Tutaj Szumiś daje koncert, bo bez Szumisia to tak ciężko. Także jeżeli byście byli ciekawi, to u mnie Szumiś się sprawdza, także Wam polecam. Kochani, od razu, póki pamiętam, poproszę Was o to, abyście pozadawali mi pytania pod tym filmikiem, ponieważ następny filmik, jaki planuję nagrać, to będzie prawdopodobnie Q&A. Także zadawajcie tutaj pytania, napiszcie taki znak zapytania. Tu macie niżej napisane, jak to ma wyglądać i po prostu pytanie. Ja jeszcze będę Was prosić o zadawanie pytań na Instagramie, także kto nie zdąży tutaj, to jeszcze na Instagramie zdąży zadać. Nie wiem, kiedy dokładnie nagram ten filmik, ale będę się zbierać na dniach, także zapraszam Was do zadawania pytań. Moje dziecię się już wybudziło, a ja się nawet nie zdążyłam pomalować, ale już się przyzwyczaiłam do tego, że maluję się na raty, także no trudno. Tak to wygląda. Chyba się nie najadłam, co? Chodź tu. Tak już mnie ożygało. Zjedzam. Kochani, przyszłam Wam się pochwalić, ponieważ ci, co mnie nie obserwują na Instagramie lub na Facebooku, mogą nie wiedzieć, że 31 października mój chłopak mi się oświadczył. Wielkie brawa dla niego, ponieważ ja czekałam na to, ohoho. Ciągle mu mówiłam, że brakuje czegoś na moim palcu i on ogólnie udawał, że się tam, wiecie, nie oświadczy, ale ja już miałam takie przeczucie. Także no, w końcu jesteśmy narzeczeństwem, ale jeżeli będą pytania kiedy ślub, no to powiem Wam, że na razie chyba nie planujemy, na razie będziemy tylko właśnie tym narzeczeństwem, bo no, są ważniejsze sprawy niż ślub na razie, ale na pewno o tym pomyślimy kiedyś. Także jestem mega szczęśliwa, ponieważ ten rok przyniósł mi ogromne zmiany w życiu, które naprawdę zmieniły wszystko. No i ogólnie jestem szczęśliwą osobą coraz bardziej. No i wstawię tutaj, jeżeli mi się uda, filmik, mniej więcej wyglądały te oświadczyny, ponieważ mój chłopak mi się oświadczył w domu. Ja w ogóle wiedziałam, tak przeczuwałam, że to będzie ten dzień dzisiaj, bo no więcej nie miał czasu, bo 2 już listopada wyjechał, a wiadomo, że w święto zmarłych się nie będzie oświadczać, więc to była jego ostatnia chwila w Halloween, także wesoło. I postaram się Wam tutaj coś wkleić, jeżeli mi się uda, bo jeżeli nie, no to niestety nie wkleję, ale zrobię co w mojej mocy. Moi drodzy, nie uwierzycie, nagrałam filmik o porodzie, który już prawdopodobnie jest na kanale, ponieważ go dodam pierw, a później dodam vloga. Także brawa, wielkie brawa. A to wszystko dzięki mojej mamie, która się zaopiekowała moją małą, bo jak próbowałam nagrać z nią tutaj w pokoju, to robiłam chyba 300 milionów podejść i nic. Także fajnie. Ale już ten filmik jest, mam nadzieję, że wszystko ok. Ja teraz się ubieram i biorę małą na spacer i będziemy sobie do parku, bo taka fajna pogoda dziś, więc mówię, why not? I pójdziemy się przejść, żeby ona też tego powietrza zaczerpnęła. No i właśnie idę się ubrać i lecimy.
ogóle w tym roku jest taka piękna jesień, jest w ogóle ładna pogoda i teraz się pięknie patrzy na to, że te wszystkie liście spadają. A czasami jest taka jesień, taka chlapa. Zawsze w typowe święto zmarłych jest tak brzydko, a teraz jest tak ładnie. Jesteśmy w parku. Jest bardzo dużo ludzi, co mnie dziwi, bo wczoraj jak byłam na spacerku, to było mało. No, zrobię kółeczko i idziemy, bo trochę wieje. Ale ogólnie jest ładna pogoda. I już wracamy do domku. Mała już zaczęła marudzić, więc trzeba wracać pomału. No i jestem w domku. Boże, wiecie, że się zmęczyłam? Nawet nie wiem czemu, tak szczerze mówiąc. To znaczy, przyszła mi pierwsze co zobaczyłam wodę i mówię, o Jezu, jak mi się chce pić. Musiałam, wypiłam pół wody. Masakra. Ojejku, ogólnie przyszły do mnie dwie paczki z ciuchami dla mnie. I jeżeli chcielibyście haul zobaczyć z tymi ciuchami, to dajcie znać, to wtedy nagram w wolnej chwili, bo chciałam dzisiaj nagrać, ale w sumie nie wiem, czy wy będziecie chcieli to oglądać. Także napiszcie mi, czy chcecie haul z tymi ciuchami, bo tam trochę ich jest. I wtedy coś pomyślę. A tak wygląda moja pulcienka jak uśnie. Ale widzę, że tu taki niespokojny sen. Malutko. A tutaj już się będzie montować filmik. Zobaczcie w ogóle ile czasu. Masakra. Kto nie oglądał, jeszcze to serdecznie zapraszam, bo ten filmik będzie wcześniej niż ten, co teraz nagrywam. Także zapraszam Was do posłuchania mojej historii. Trochę to potrwa, postaram się to skrócić jakoś, ale pewnie niewiele się uda. A więc korzystając z 2 sekund wolności, bo brałam kąpiel, robię maseczkę, którą dała mi moja siostra, ponieważ jest uspokajająca, bo ja byłam niespokojna przez długi czas, jak na początku byłam z mamą, więc mi takie coś kupiła. I idę zobaczyć, jak to się robi. Powinno być takie na pół przedzielone, żeby dopasować do każdej buzi. I ma być 10-20 minut. Ciekawe, czy będę wyglądać jak panda po tej masce. Ogólnie zrobiłam tą maseczkę, ale powiem Wam, że szału nie ma, dupy nie urywa. Także czy ona była uspokajająca? Szczerze wątpię. Nie no, ale zrobiłam. Trochę czuję tak odświeżenie twarzy, ale to nic specjalnego. Ja się wykąpałam i teraz karmię mojego potworka. Jest wykąpana i leży w takiej babcinej czopusi, kochana moja. Także nakarmię ją, pewnie ululam i sama będę spadać spać. Bo no, teraz chodzimy razem spać, jak kiedyś miałam problem, żeby zasnąć o godzinie nie wiem, 20. Tak, teraz nie mam żadnego problemu z tym. Także wiecie, przy dziecku wszystko się potrafi zmienić. Ogólnie całe życie moje się zmieniło, także... No, ale to wszystko wyszło na dobre. I... No, jestem zadowolona z tego wszystkiego. Ogólnie chciałabym jeszcze Wam powiedzieć, bo jak dodałam vloga tego z tytułem My jako rodzice, to tam parę osób się zbulwersowało na ten temat, że
dodałam moment filmu, kiedy mój chłopak przebierał malutką i było widać jej okolice intymne. Ja powiem tak, to jest moja osobista sprawa, co ja robię, co dodaję, jestem świadoma tego, co robię. I na tym filmiku praktycznie nie było nic widać, więc dla mnie to nie jest jakaś sensacja ani, nie wiem, jakaś drama. Ponieważ no, uważam, że na przykład jak w telewizji pokazują reklamę Pampersów czy coś, to tam konkretniej widać pupkę niemowlaka i w ogóle. Także ja uważam, że to, co było pokazane i widoczne na tym filmiku, to jest nic w przeciwieństwie do tych rzeczy, co się znajdują ogólno, są dostępne wszędzie, czy jakieś zdjęcia z reklamami dziecka i pieluch, czy cokolwiek. Także takie komentarze dla mnie to było dosyć dziwne. Fakt, każdy może mieć inny pogląd na ten temat, ale ja uważam, że nie zrobiłam nic złego, tym bardziej, że to nie robiłam jakichś super mega przybliżeń tam w jej okolicy ani nic, także taka trochę gówno burza powstała, ale mam nadzieję, że zrozumiecie mój wybór. Ja nie uważam, żeby ten filmik jakiś był szkodzący dla mojej kruszynki, także to jest moja kwestia odnośnie tego wszystkiego. Taką ma babcinę czapusię i tak wcina cycusia. Moja rybeczka malutka. Tak śpi szczęśliwe dziecko. A więc kochani, ja się z wami żegnam już. Dajcie znać, czy chcecie ten filmik z haulem, z tymi rzeczami, które kupiłam dla siebie. Prawdopodobnie bym zrobiła taki, żebym od razu mierzyła te rzeczy, jeżeli bym miała na to czas, jeżeli moja kruszna by dała mi czas na to. A jak nie, to tylko bym pokazała, ale zobaczymy, co da się zrobić. Dajcie znać, czy chcecie taki filmik, zadawajcie koniecznie te pytania pod filmikiem. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku, także ja się z wami żegnam, buziaki, na razie.